Czasem za chwilkę będzie prezentować Adam Lenart. 2 minuty może dosłownie przerwy. Mamy lekką, mówiąc brzydko, obsuwę, czy przesunięcie, może mówiąc ładniej. Adamie, czy jesteś z nami? O, Adam jest z Tak, nami. witaj. Cześć, Adamie, to 2 minuty. Dosłownie, żeby wstać od komputera, napić się herbaty, zrobić sobie herbatę, kawę, zjeść drugie śniadanie, jeżeli jest taka potrzeba. Tak, widzę, że ten czerwony guzik jest w złym miejscu, Nie tak blisko. dotykać, proszę, prelegentów, prezenterów czerwonego guzika. Nie. Ale jakby się zadziało tak, to proszę raz jeszcze wejść na Click Meeting, choć na razie nam się udało uniknąć takiej okoliczności. Cześć Adamie. Witamy też osoby, które do nas teraz dochodzą. Jeszcze minuta. Adamie, tylko znowu cię pokrótce przedstawię. Możesz jeszcze oczywiście tyle, ile potrzebujesz o sobie, co ważne dla ciebie, żeby powiedzieć o tym, co robisz, w czym się specjalizujesz. Ja tylko powiem tytułem porządku. Terapia i wspieranie osób dorosłych z ADHD. W jaki sposób podejście CFT może być pomocne w procesie pomagania pacjentom, tej grupie pacjentów? Okej, okay. To dzień dobry. Raz jeszcze, Adamie, witaj. Adam jest terapeutą poznawczo-behawioralnym, także absolwentem, czy jak my tu mówimy, dyscypułem, ładne słowo, prawda? Tak jak z angielskiego, disciples, dyscypułem pierwszej edycji szkolenia CFT. Adamie, oddaję tobie pałeczkę, więc już się wyłączam dźwiękowo i obrazowo, ale tutaj jestem, jakby była potrzeba wsparcia. Halo? Adamie, teraz cię nie słyszę. Nie słyszę. Dobra, I teraz już okej. wszystko dobrze. To już Dobra. się wyłącza. Okej, to w ogóle dziękuję Julio za zaproszenie do dzisiejszego wzięcia udziału w tej konferencji i też witam wszystkich Państwa, którzy zdecydowaliście się wysłuchać tej części. To, o czym będę chciał dzisiaj powiedzieć, jakoś zaznaczyć, to to, w jaki sposób podejście CFT może być pomocne, tak z mojej perspektywy, w procesie wspierania osób dorosłych z ADHD. I jak też dla nich samych może być pomocne w ogarnianiu życia. I używam tego wyrażenia celowo, tak sobie myśląc właśnie o osobach dorosłych z ADHD, od których też wiem, że fajnie by było się zaangażować w różne działania, których efekty to nawet ułatwiałyby jakoś życie. Tak? W ogóle taki człowiek, David Newman, założyciel i dyrektor jednej z amerykańskich linii lotniczych JetBlue, on też jest osobą mającą ADHD, powiedział kiedyś takie zdanie: trudno jest mi robić przyziemne rzeczy w życiu, że łatwiej jest mi zaplanować flotę składającą się z 20 samolotów niż siebie płacącego za światło. I pewnie jak już się Państwo domyślacie, w ramach terapii pewna jej część dotyczy także trenowania różnego rodzaju aktywności, umiejętności, planowania zadań, nie? Jak to na przykład zrobić, by dzisiaj pozmywać naczynia, by odpisać na zaległe maile studentom albo w terminie. Więc ta część terapii też dotyczy motywowania tych pacjentów, uczenia ich motywowania samych siebie i utrzymywania tej motywacji, która jest konieczna do zaangażowania się w te działania, które są pomocne,
i by w końcu to zrobić. A są to naprawdę nudne i męczące zadania. Spróbuję tak wyjaśnić pokrótce na tyle, na ile będę w stanie, czym jest ADHD. Trochę by zobrazować takie obszary, w których będziemy pomagać, wspierać współczucie wobec samych siebie u tych osób. Czyli to jest ten element, jak będziemy patrzeć na różne trudności, których doświadczają te osoby, właśnie z perspektywy terapii skoncentrowanej na współczuciu. Do niedawna jakaś taka część zamieszania czy dezinformacji wokół ADHD wynikała trochę z tego, że trudności związane z ADHD w jakiejś formie dotyczą każdego z nas. Nie? Że to są te sytuacje, w której każdemu z nas się zdarzyło jakoś zgubić klucze, zapomnieć, gdzie zaparkowaliśmy tym samochodem w galerii handlowej. Natomiast u osób neurotypowych, tak, będących jakoś tak w spektrum ADHD, te różnice będą ilościowe, ponieważ ADHD jest zaburzeniem, takim stanem neurorozwojowym, charakteryzującym się właśnie problemami z uwagą, nadpobudliwością i impulsywnością. To są takie elementy, które są uwzględniane w podręcznikach diagnostycznych DSM, ICD. Natomiast ta rzeczywistość, w której spotykamy się z tą osobą, tak, w gabinecie, czy też tak po prostu w życiu codziennym, jest bardziej złożona. I takim ważnym elementem wpływającym na obraz, żebyśmy lepiej mogli zrozumieć funkcjonowanie osoby mającej ADHD, są funkcje wykonawcze, tak zwane, czyli to są różne umiejętności, które też mamy właśnie z racji tego, że mamy takie, a nie inne mózgi, nie? Że te umiejętności związane są z planowaniem, podejmowaniem decyzji, jakby nadawaniem priorytetów. To też jest takie poczucie czasu, powstrzymywanie się, zatrzymywanie różnych reakcji, a także wizualizowanie sobie pewnych konsekwencji działań, by właśnie móc zahamować, tak, żeby się skupić na tym działaniu, które będzie bardziej jakoś dla nas wspierające w jakiejś takiej dłuższej perspektywie. I to, co wymieniłem, jest związane z cechami neurobiologicznymi rozwoju mózgu i myślę sobie, że to jest taki też podstawowy czynnik predysponujący do rozwinięcia pewnych zachowań, tak? Strategii radzenia sobie z problemami, czy w ogóle samych problemów, a także skali tych problemów. Mogą to być na przykład takie zachowania u dzieci, które jakoś sklasyfikowalibyśmy jako opozycyjno-buntownicze. Później w dorosłości to też jest bardzo duża część osób z ADHD ma trudności z używaniem substancji, mierzy się z zaburzeniami nastroju. Czasami też rozwija zaburzenia osobowości. Te osoby też mają to, co często zgłaszają, to taki w ogóle problem radzenia sobie ze złością, tak reagowania. Bardzo dużo przeżywają tej złości, gniewu. Natomiast wśród takich innych czynników, które mogą, właśnie będą wpływały też na jakby na obraz problemów, z którymi ci pacjenci będą przychodzić i przychodzą, to są czynniki środowiskowe. One są też związane z takim wzorcem opieki, myślę, że też ze strony nauczycieli, ale też z takim wzorcem wychowania. No bo i to też się przyczynia do właśnie współwystępujących problemów. Myślę o takich zachowaniach też u dzieci, jak na przykład takie czynne lekceważenie tego, co mówią rodzice, sprzeciwianie się im, jakieś niewykonywanie poleceń. I to, co ważne, to myślę, żeby zrozumieć, że te działania nie są wykierowane przeciwko rodzicom, mimo że mogą być tak też odbierane,
one mogą wynikać właśnie z impulsywności, z tej trudności hamowania, tak, z deficytów pamięci, albo też są taką ostatnią deską ratunku, by zakomunikować temu rodzicowi, że nie chce tam iść, daj mi spokój. Nie? I to jest często też takie nawet agresywne zachowanie, natomiast ono wynika z przeciążenia emocjonalnego, którego właśnie doświadcza taki dzieciak, a później no, też dorosły. I myślę sobie też tak o tym w kontekście współczującego rodzicielstwa, o tym, o czym wczoraj mówiła właśnie Joanna Michałowska, że może być trudno przyjąć taką współczującą postawę wobec dziecka z ADHD, które przejawia takie zachowanie, i że może być trudno też przyjąć taką postawę, kiedy jest się też prawdopodobnie rodzicem mającym ADHD, co wynika z takiego podłoża genetycznego tego zaburzenia. Tak, że bardzo często jak diagnozujemy gdzieś u osób dorosłych to ADHD, no to gdzieś tam się potem pojawia taka historia związana z tym, że te dzieci też przejawiają takie trudności. Jeśli myślę o rodzicach, czy tych naszych pacjentów, czy właśnie tych pacjentów, którzy są rodzicami, to że trudniej jest wtedy też jakoś nie oscylować temu rodzicowi gdzieś pomiędzy takim surowym ocenianiem, surową dyscypliną albo brakiem dyscypliny, też właśnie z powodu trudności w utrzymaniu konsekwencji w działaniach. Jak też myślę o początkach terapii u tych pacjentów z ADHD, to rozmowy o takim rozwoju ich objawów, o takiej historii wychowania i tego, jak środowisko reagowało na to, jak ci dorośli, będąc dziećmi, się zachowywali. A w końcu też, jak gdzieś w terapii pojawia się takie nazwanie, że to jest ADHD, to jest to w dużej mierze dla tych pacjentów bardzo odbaczające. Że im to też daje takie zrozumienie złożoności tej sytuacji, w której się znajdują, tej biologii, czynników środowiska. Pozwala to też zrozumieć, że to nie jest ich winą. Jasne, że to jest od tego momentu, kiedy oni mają tą wiedzę, ich odpowiedzialność, by też jakoś tak w mądry sposób radzić sobie z tym, jak działa ich umysł. Chciałbym tak teraz przejść do tego elementu samoregulacji, też regulacji emocji. Jest to ważne w celu zrozumienia, gdzie i po co, jak możemy wspierać osoby dorosłe z perspektywy takiego uważnego współczucia. Sama samoregulacja odnosi się do tego, jak kierujemy swoimi działaniami, do tego, jak funkcjonujemy de facto. I to jest trochę według takiego modelu: bodziec, bardzo szybka ocena, wzbudzona emocja, która generuje motywację do konkretnego działania, podjęcie działania. I cały ten proces dzieje się bardzo szybko u nas wszystkich. U osób z ADHD jest szczególnie wyraźna trudność w kierowaniu samoregulacją siebie, tak? Regulacją swojego działania. I to wynika z takiego nieprawidłowego rozwoju właśnie tych zdolności wykonawczych, tak? Na które właśnie składa się też ta zdolność zatrzymywania, hamowania tych reakcji emocjonalnych, działań, tak? Korzystanie też z pamięci roboczej, żeby pamiętać też, po co na przykład poszliśmy do tej kuchni, nie? Żeby się nie zająć czymś innym. Patrzenia takiego też wstecz i w przód, by też wyciągać konsekwencje, wnioski i planować, przewidywać różne nasze działania. Myślę, że to, co jest też jakoś z tego faktu i jakoś wynika, to że u osób w ogóle z ADHD jest taka inna percepcja czasu, i to tak
wszystko można odłożyć na potem. Tylko takim dziwnym trafem zawsze, jak jest to potem, to też jest dużo rzeczy do zrobienia i można się jakoś tak nie wyrobić. Kiedy też do tego wszystkiego jakoś, myślę sobie, że będziemy dokładać tak z poziomu biologii trudności w zarządzaniu emocjami, generujące właśnie tą motywację do działań, to mamy taką dorosłą osobę, która postanawia przygotować posiłek dla siebie, czy też siebie i swojej rodziny. Idzie do kuchni, widzi lodówkę, otwiera tą lodówkę, znajduje tam telefon, przypomina sobie, że ta osoba, że miała się umówić do dentysty, bierze ten telefon w tym celu, widzi na przykład nieodebrane połączenie od przyjaciela, przyjaciółki, odzwania i po 2 godzinach rozmowy, tak, na przykład przypomina sobie o obiedzie. W międzyczasie ta osoba też robi jeszcze inne rzeczy. W wyniku takiego właśnie impulsywnego reagowania na bodźce, które aktualnie się zadzieją w jej otoczeniu. Więc myślę, że to też jest takie ważne, żeby zrozumieć i by ci pacjenci też zrozumieli, bo dla nich to też jest odciążające, że dorosły z ADHD to nie jest taki dorosły, który gdyby tylko zechciał obudzić się rano, jakoś poczuć zapach kawy, nawet zwizualizować to sobie, zająć się pracą, to by to zrobił. Także ten ktoś nie potrafi w taki sposób się zmotywować jak inni nie mający ADHD do takich zadań, które są żmudne, które wymagają dłuższego działania, które też są nudne, czy po prostu wymagają sporego wysiłku intelektualnego, a nie są ciekawe. No, a spora też część takich codziennych obowiązków, jak pewnie Państwo wiecie, no nie przynosi takiej nagrody tutaj i teraz, tak? Więc w związku z tym, że nie ma takiego pobudzenia emocjonalnego, to nie ma na tyle, właśnie nie ma tak silnego pobudzenia emocjonalnego, by na ten moment była motywacja wystarczająca do podjęcia działań. I to jest taka sytuacja, że jak na przykład grasz na komputerze albo przeglądasz rolki na Instagramie, to co chwilę masz emocje. Także rolka, emocja, rolka, emocja. A jak już się otwiera skrzynkę pocztową, by wysłać jakąś fakturę, no tak wyśle się fakturę, to nic się nie dzieje. Nie ma tych emocji, tak? Albo nie są wystarczające. To, o czym pacjenci ci mówią, to, że na przykład nie doświadczają wtedy jakiejś satysfakcji, że oni bardziej czują ulgę, ale to też z kolei uruchamia u nich takie myślenie o całej reszcie rzeczy, które gdzieś tam są zaległe. Ta motywacja jest jakoś silniejsza, kiedy na przykład chociażby to wysłanie maila jest już jakoś tak grubo po deadline'ie i to jest trochę taki stan, że cały system zagrożenia, o którym też wcześniej jakoś tutaj wspominaliśmy, świeci się cały czas na czerwono, tak, że w mózgu uruchamiają się wszelkie strategie radzenia sobie. I w ADHD jest coś takiego, że przeskakuje się ciągle pomiędzy takim stanem właśnie bycia w tym podążaniu za czymś bardzo przyjemnym, za czymś niezwykle satysfakcjonującym, tak? Przenoszącym od razu jakieś takie silne, przyjemne emocje, nagrodę, a takim stanem zagrożenia. I to są takie przykłady sytuacji, w których pomocne jest właśnie zatrzymanie się, zwolnienie, zastanowienie się, co ja teraz chcę zrobić, na co się ze sobą umawiam, czego potrzebuję. W ogóle jak tak myślę sobie o towarzyszeniu dorosłym osobom z ADHD w trakcie trwania ich terapii, którą często podejmują właśnie nawet nie z powodu ADHD, ale z powodu przeżywania takiej przeogromnej frustracji i przeciążenia codziennym życiem, tak? Z powodu często wynikających z tego zaburzeń nastroju, lęku, nieradzeniem sobie z gniewem i też z tego powodu jakichś konfliktów w miejscu pracy, w ważnych dla nich relacjach, w związkach, w przyjaźniach, to myślę sobie, że to jest taka sytuacja, w której ci dorośli, którzy często w swoim życiu nie mieli do tej pory takiej świadomości, że mają ADHD, po
potrzebują właśnie wyrozumiałości, życzliwości, a nawet takiego powiedzenia wprost, że jesteś ok, że wszystko z tobą jest ok. Często z uwagi na te wcześniejsze doświadczenia, takiej krytyki, takiego negatywnego komentowania różnych ich zachowań, nie mają takiego opatrzenia sobie tych doświadczeń takim komentarzem, to moje ADHD. Tylko to często są takie bardziej przekonania, myśli, że znowu się głupio zachowałem, znowu nie ogarniam, nie mam siły, coś jest ze mną nie tak. Muszę się bardziej postarać, tak? Przesadzam, znowu robię ludziom jakieś problemy. Co też, jak tak pomyśleć o tym, o czym powiedziałem jakoś wcześniej, to jest też związane właśnie z tym, jak środowisko reagowało na ich zachowania, które wynikają z tych objawów takich neurobiologicznych. Że często tym osobom jest trudno wyregulować te emocje, włączyć samoukojenie, bo ciągle jest jakieś intensywne pobudzenie emocji. Ono jest albo za duże, albo też za małe. I to też jest jakoś tak uruchamia u tych osób ten stan zagrożenia. Co też jest, myślę sobie, tak zrozumiałe, biorąc pod uwagę przekonania, które mogą się odpalać u tych osób, tak? Że no, jest ok, jest spokojnie, ale zaraz się coś wydarzy, nie? Bo te osoby mają taką, nawet funkcjonują w takim napięciu, że jak teraz jest ok, to pewnie dlatego, że nie pamiętają o tym, że mają coś zrobić, a jak to im się przypomni, to będzie znowu taki bardzo intensywny huragan, intensywnych emocji, tak? Szybkich reakcji, jakiegoś nienadążania. Jak z uwagi właśnie na ten wymiar samoregulacji i regulacji emocji, które jak wiemy w znacznym stopniu też z badań obniżają pracę tych funkcji wykonawczych, tak? Tego planowania, organizacji, tego, żeby jakoś zarządzać tą prokrastynacją, tak? Czyli by odroczyć zaangażowanie się w coś, co dawałoby natychmiastową nagrodę, ale może nie byłoby takim mądrym działaniem z perspektywy jakichś długofalowych konsekwencji, że te emocje, które są w takim intensywnym pobudzeniu, one mogą utrudniać aktywowanie takiej energii trochę do podjęcia działania, tak? Ukierunkowanego na cel. To oprócz też w terapii takiego trenowania uwagi czy trenowania umiejętności uważnej samoobserwacji, która pozwala też zwalniać, czy uczenia się rozwiązywania jakichś problemów, to ważnym kierunkiem wydaje się też nakierowanie uwagi na coś, trochę na coś takiego, na też takie pytania, jak traktujesz siebie na przykład pośród tego nieuchronnego przytłoczenia, tak? I po kilku nieuchronnie głupich błędach. Jak wtedy do siebie się zwracasz, tak? Jak się sobą opiekujesz? Zwłaszcza, że błędy zdarzają się każdemu z nas, tak? Pomimo naszych najlepszych starań, intencji. W jaki też sposób możesz wspierać siebie, kiedy jest ci ciężko się skupić na zadaniach, kiedy ciężko ci się zmotywować do działania, tak? Kiedy co byłoby jakoś dla ciebie kojące, kiedy doświadczasz tego huraganu emocji, który w tobie się dzieje, w taki sposób, co byłoby kojące, jak mógłbyś trochę wyregulować te emocje, tak by to było dla ciebie wspierające, bardziej życzliwe. I myślę sobie, że taką ważną też częścią jest też nauczenie się rozmawiania ze samym sobą. Tak, Julio, widzę właśnie chyba już trochę z czasem, tak? Więc to jest trochę tak, znaczy chciałbym tylko jeszcze dodać, bo to jest taka, myślę, końcówka tego, co chciałbym powiedzieć, że tutaj istotne jest to rozwijanie tak właśnie tej rozmowy ze sobą, tak? Też w taki sposób, jak myślę sobie o technikach współczującego ja.
taki rozwijanie umiejętności takiej rozmowy, która miałaby w sobie te cechy właśnie mądrości, nieobwiniania siebie, otwartości też na własne błędy, siły, by mierzyć się jakoś tak z tym wszystkimi nudnymi działaniami i motywacji angażowania się w te działania, które byłyby jakoś szczególnie pomocne. Tak z racji tego właśnie, że tutaj ten czas jakoś mam ograniczony, to mam nadzieję, że trochę tak udało mi się zaznaczyć, czemu to współczucie, rozwijanie jakoś byłoby ważne u tych osób. Okej, także dziękuję za uwagę. Dzięki wielkie, Adamie, dzięki za podzielenie się swoją pracą. Też ponownie przypominamy, zapytania czy refleksje mogą Państwo pytać oczywiście na czacie. Adamie, jeżeli masz przestrzeń, to możesz oczywiście odpowiedzieć, zobaczyć, jakie tam treści się pojawiły. Proszę Państwa, zrobimy sobie teraz krótką przerwę i żeby nie było, że jestem typową osobą z zawodów pomocowych, która mówi o tym, jak siebie wspierać, ale ignoruje własne zdrowie i tym podobne, to też pozwolę sobie na przerwę, udać się na przerwę. Tylko jeszcze powiem tytułem wstępu, że po przerwie niestety nie wystąpi, tak jak mówiliśmy wcześniej, Maria Sitarska, za co przeprasza z powodów osobistych, więc ciepło pozdrawiamy Marię. Maria miała powiedzieć o czymś bardzo, bardzo ważnym i ciekawym z mojej perspektywy, ale myślę, że nie tylko, od wspólnego człowieczeństwa do współbycia, CFT w kontekście kryzysu klimatu. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze możliwość wysłuchania prezentacji Marysi. Też zresztą, jeżeli mogę zdradzić, chyba jeszcze Jarek z nami jest, to dobrze się łączy z tematem, który Jarek również bada, emocji związanych z klimatem, ze zmianami klimatycznymi, czy też szerzej z ekoterapią. To jest takie podejście, które mało jest znane w Polsce i prawie kompletnie niebadane w Polsce, w takich krajach jak na przykład Anglia, tam jest już dość sporo badań. Ostatnio miałam przyjemność brać udział w konferencji, gdzie były prowadzone badania na ten temat, ale to tak tytułem pewnej dygresji, dalszych inspiracji. I teraz będziemy w związku z pewną zmianą w programie mieć przestrzeń na praktyki, na doświadczanie, więc zamiast Marii ja wystąpię, zrobimy praktykę odnośnie tego, o czym mówił Adam, współczującego ja, trochę inaczej niż byśmy po kolei robili w CFT, gdzie zaczynamy od praktyki bezpiecznego miejsca, ale tą praktykę zrobi z Państwem Eli Tululi z Grecji. Więc Eli wystąpi po mnie. To tylko tak tytułem po porządku, czyli zacznę od kojąco-rytmicznego oddychania, następnie przejdziemy do wizualizacji formy wyobrażeniowej związanej ze współczującym ja. Ja też jeszcze chwilę to wytłumaczę na wstępie, co dokładnie będziemy robić, ale może dać przynajmniej 3 minuty przerwy. Swoją drogą też planujemy tutaj w ramach trochę innych działań, zapraszamy Państwa także w niedługim czasie na konferencję ekoterapii, co też, żeby zapoznać się z tym tematem. Mam nadzieję, że też Jarku będziesz chciał zaprezentować wyniki swoich badań w kontekście tych tematów. A zatem 3 minuty przerwy i po przerwie popraktykujemy współczujące ja. Więc na chwilkę się wyłączę. Adamie, przerzucę cię do uczestników. Jest, dziękuję.